Super. To w takim razie, Kasprze, gdybyś mógł opowiedzieć trochę o sobie, o twojej historii, jak się tam na University, Stanford University znalazłeś i może od tego zaczniemy w ogóle. Troszkę, gdybyś mógł opowiedzieć o sobie. Jasne, jasne. Dzięki, że przyszliście i że macie moment posłuchać i porozmawiać z nami. Ja jestem chłopakiem z Polski, ze Świętokrzyskiego. Chodziłem do liceum w Krakowie, byłem w Nowodworku. Wiedziałem, że w tym momencie chciałem studiować nauki biologiczne, chemiczne. I na ten moment akurat tak zdarzyła się taka dla mnie ciekawa opcja. Wyjechałem z Polski, wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Byłem w Edynburgu, studiowałem na studiach inżynierskich z biochemii i tam się dosyć mocno nakręciłem na białka i ogólnie jak białka działają, jakie są ich funkcje, co one robią. I tak krok po kroku studiowałem i skakałem po różnych uczelniach i odnajdywałem tą swoją pasję do tych białek. Także byłem w Londynie, byłem na UCL, potem byłem w Oxfordzie, byłem w Cambridge i potem wylądowałem po drugiej stronie oceanu na MIT, także tam rozwinąłem jakby już tak bardziej swój główny projekt, dzięki któremu mogłem założyć swoje laboratorium. Ten projekt był skupiony na nutrientach, czyli jak te nasze komórki, jak te nasze organizmy wykrywają nutrienty, czyli tłuszcze, cukry i aminokwasy. I otworzyłem kompletnie swój własny lab na Stanfordzie. To jest dosyć skomplikowane, jak otworzyć swój własny lab po takim postdoku. Mogę wam powiedzieć innym razem, ale ogólnie chodzi w tym projekcie chodzi o to, że widziałem, jak ta moja ścieżka była i to było takie brnięcie pod górkę cały czas. I też widziałem, jak to na przykład inne kraje robią. I żeby na przykład wprowadzić z powrotem do siebie jakiś taki zastrzyk nowej energii i nowych pomysłów. I robią to tak, że po prostu wysyłają swoich ludzi za granicę, ci ludzie się czegoś uczą i wracają. I ja bym coś takiego chciał po prostu zrobić w Polsce, że wy na przykład możecie wyjechać, powiedzmy na rok, zobaczyć jak robimy ten science w Stanach. Jest to dosyć inne. Na przykład powiem wam, że tak naprawdę ja nigdy nie studiowałem w Polsce, także tylko byłem w liceum. Także do końca nie wiem, jak to działa tak naprawdę na dniu, tak dzień na co dzień, ale byłem w Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii kontra na przykład Stany Zjednoczone jest to naprawdę inne. Także podejrzewam, że to też będzie inne niż w Polsce. Także zobaczycie coś nowego i wrócicie z pomysłami, z nowymi jakby doświadczeniami i innymi perspektywami. Mam nadzieję, że jakby to zastymuluje naukę w Polsce. Mam nadzieję, że tak to się uda. Mam wrażenie też, że jedno właśnie, co jest potrzebne, żeby zastymulować taką naukę w Polsce, jesteście właśnie wy i młodzi ludzie, bo pieniądze jakieś tam zawsze się znajdą, czy to z rządu, czy z Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby po prostu, żebyśmy mieli dobrych ludzi, którzy mają pomysły i którzy się nie boją ruszać jakichś ciężkich tematów i naprawdę brnąć w przód. I ja chciałbym być takim katalizatorem dla was w tym miejscu. Okay? Super. To było właśnie jedno zresztą z pytań, które padło przy zapisaniu się do przy zapisach do webinarium właśnie o tą twoją drogę, więc super, że trochę o tym opowiedziałeś. Myślę, że to bardzo dużo osób interesuje. No właśnie i może też przechodząc tak płynnie, żebyśmy też dowiedzieli się w ogóle, bo tak, mamy Stanford University, jest Stanford School of Medicine. Gdybyś mógł opowiedzieć, rozumiem, że School of Medicine to jest departament, który jest na Stanford University. Generalnie, gdybyś mógł opowiedzieć chwilę o tym, jak to się ma do siebie. I czy to jest w tym samym miejscu, główny kampus Stanfordu i twój Rogale Lab. Jasne, jasne. Uniwersytet Stanforda, powiem wam trochę o historii. Został stworzony na początku XX wieku, końca XIX wieku. Historia tak naprawdę założenia jego jest dosyć taka tragiczna, bo ta rodzina Stanfordów, ci jak się mówi magnaci kolejowi, oni budowali tą kolej, na tym dorobili się niesamowitych pieniędzy, mieli taką farmę, czyli mieli taką olbrzymie
pola i hektary, gdzie po prostu uprawiali ziemię tutaj. I w pewnym momencie ich jedyny syn, jaki mieli, umarł. I po prostu byli kompletnie zniszczeni tym, tą sytuacją i nie wiedzieli, co zrobić. I zdecydowali, że po prostu dadzą te pieniądze na naukę i żeby po prostu szkolić nowe osoby, żeby stworzyć uniwersytet na tym zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, który jakby no, nie było jeszcze w tym momencie żadnych uniwersytetów takich dobrze prężnych i pracujących. Także oddali całą tą farmę, wszystkie te hektary, jakie mieli, tą całą ziemię i tak naprawdę uniwersytet nazwali imieniem Stanforda, ale nie w sensie, że tego magnata kolejowego, tylko tego ich syna, czyli nazywa się Leland Junior Stanford University, czyli jest tak ciekawostka, której ludzie nie wiedzą. I mamy tak naprawdę tutaj na Stanfordzie mamy olbrzymią masę tych pól i ziemi dzięki temu właśnie, że oni to zostawili i ludzie przez te ostatnie ponad 100 lat zaczęli to wykorzystywać i na początku kampus był, powiedzmy, wyobraźcie sobie gdzieś w tym miejscu, no nie? I potem na przykład dobudowali szkołę medyczną, dobudowali szkołę inżynierską, także to wszystko jest jakby obok siebie, dookoła tego głównego kampusu, gdzie widzicie na tych pocztówkach, na zdjęciach. Także na przykład ja mieszkam po drugiej stronie i sobie po prostu przechodzę codziennie przez ten kampus i dochodzę do szkoły medycznej. Także Stanford też został stworzony z taką myślą, że to jest kampus rezydencyjny, czyli że i studenci, i profesorowie mieszkają na kampusie. I także mamy takie osiedla na przykład, gdzie my mieszkamy, ta kadra naukowa profesorów. Także mamy swoje domki tutaj, tu sobie mieszkamy. Że pod tym względem jest fajnie, jesteśmy blisko, mamy blisko do labu, możemy zawsze wskoczyć, nawet po obiedzie, jak jest potrzeba. Także to jest pod tym względem jest fajne. Ogólnie klimat jest taki, że czujesz się, jakbyś był w takim małym miasteczku, w którym po prostu no są studenci i są naukowcy i są profesorowie. I także to jest nasze małe miasto, gdzie mamy księgarnie, kafejki i chodzimy na te wykłady i robimy swoje własne badania. Szkoła medyczna jest dosyć w sumie nowy twór w porównaniu z tym całym Uniwersytetem Stanforda. Szkoła medyczna na początku była w San Francisco, a potem ją jakby ściągnęli do Stanfordu i jakby teraz naprawdę jest kompletnie częścią uniwersytetu, także nawet nie zobaczycie granicy między szkołą medyczną a szkołą na przykład inżynierską. A szkoła, jeżeli chodzi o szkołę, mamy takie cztery główne szkoły, teraz piątą stworzyli. To są jakby pomyślcie, że jest uniwersytet i to pod tym macie jakby takie prężne szkoły, czyli jest szkoła medyczna, jest szkoła inżynierska, jest szkoła nauk humanistycznych i jest teraz szkoła sustainability, która została stworzona. Jakby one jakby są takim parasolem pod wydziałami, nad wydziałami, sorry. No, i ja jestem naprawdę w tej szkole medycznej i jestem pomiędzy dwoma wydziałami. Jeden to jest Wydział Biologii Strukturalnej i drugi to jest Wydział Biologii Chemicznej i Systemowej. I oprócz tego mój lab jest ulokowany dokładnie w jednym budynku, gdzie Instytut Raka na Stanfordzie ma swoje miejsce, także my jesteśmy główną częścią tego. Także dużo takich właśnie małych wydziałów i takich elementów, gdzie łączymy tych ludzi i profesorów i te badania. I dzięki temu jakby mam wrażenie, że ludzie czują, że mają jakąś, powiedzmy, kontrolę nad tym, co się dzieje dookoła nich. Raczej nie mamy takich wielkich wydziałów, gdzie jest, powiedzmy, 60 profesorów, 60 labów i nikt siebie nie zna. Także wszystko jest tak właśnie zrobione pod tym względem, że mamy, powiedzmy, moje wydziały mniej więcej mają 10 osób, 10-12 osób, mówię, profesorów, czyli grup badawczych i tak się mniej więcej w tych grupach trzymamy. Super, dzięki wielkie. No dobrze, to ja może otworzę trochę już nas na pytania. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie, a ja po prostu będę przechodziła przez te pytania, które były i też przez te, które myślę, że mnie by zainteresowało, gdybym mogła składać aplikację. Ja bardzo bym chciała, ale niestety nie mam takich kompetencji. No ale, że tak powiem, zawsze można coś zmienić, prawda? Więc no dobra, to ja bym zaczęła od tego, może gdybyś mógł opowiedzieć właśnie
Co stypendyści, stypendystki będą mogli robić u Ciebie w labie? Czyli czym tak głównie się zajmujesz? Jakie to byłyby może nie obowiązki, ale w jakich aktywnościach braliby udział? Czyli osoby, która dostanie stypendium. Co taka osoba by robiła? Ogólnie nacisk na pewno mamy na to, żeby robić badania na tak zwanym benchu, czyli w labie. Czyli jak przyjedziecie tutaj, nie będziecie siedzieć na kompie, tylko żebyście coś robili tak naprawdę z pipetami, żebyście coś robili w labie. Także no to jest główny nacisk na pewno na to. I badania, jakie będziecie robić, no to będziecie kontynuować, powiedzmy, albo projekt, który ktoś zaczął w labie, albo będziecie robić coś nowego. I jeżeli chodzi o jaki projekt i co będziecie robić, no to jest coś takiego, co będziemy dyskutować, jak już przyjdziecie. Na przykład nie możemy zdecydować się na taki projekt teraz, no bo mamy dopiero marzec 2023, a projekt się zacznie w kwietniu, w październiku 2024. I w czasie tego półtora rocza tak naprawdę dużo się może zmienić. Także nawet nie ma do końca jakby sensu o tym rozmawiać teraz, no bo naprawdę dużo, dużo się zmieni. Ale możemy rozmawiać o ogólnych rzeczach, czyli naprawdę no, o czym nasz lab, nad czym się skupiamy, co robimy. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, pracujemy nad białkami, jak one funkcjonują, co robimy. Używamy tych potężnych mikroskopów elektronowych, żeby zobaczyć strukturę trójwymiarową, jak te białka wyglądają, i potem używamy biochemii, chemii biologicznej, żeby rozgryźć mechanizmy tych białek. I tak naprawdę największy nacisk w labie, jaki mamy, to jest, żeby odejść z tej, czy przejść z tej biologii podstawowej, odkrywania tych funkcji i mechanizmów białek, i żeby zrobić coś naprawdę takiego transformującego dla pacjentów. Ja mam wrażenie, że po prostu jesteśmy takimi osobami, gdzie możemy zrozumieć dokładnie, jak te białka działają na poziomie atomów, tak naprawdę, gdzie one są usytuowane w przestrzeni. I jesteśmy taką grupą ludzi, gdzie mam wrażenie, że jesteśmy w najlepszym miejscu, żeby wymyślić coś, jakieś nowe pomysły na leki dla pacjentów, którzy chorują na choroby wzrostu, czyli na przykład raka i stwardnienie guzowate, na którymi głównie pracujemy, czyli tuberous sclerosis. Także no, takie są projekty. Na przykład pracujemy z chemikami medycznymi, żeby stworzyć nowe jakby eksperymentalne leki. Po prostu stworzyć nowe pomysły, jak dany rak albo jak dana choroba wzrostu może zostać wyregulowana. Coś, o czym jeszcze nikt inny nie pomyślał. Także tak czuję, że jesteśmy takim po prostu takim zespołem od zadań specjalnych, że idziemy tam, gdzie ktoś inny jeszcze nie poszedł i gdzie ktoś inny czegoś jeszcze nie zrobił. Wiecie pewnie, że firmy farmaceutyczne głównie pracują nad problemami, które jakby są mocno już ustabilizowane. Pracują nad białkami, które już ktoś, powiedzmy, przez 20 lat mówi: hej, to białko powoduje raka, albo nakręca, albo spowolnia. I oni na takim problemie pracują. My rzucamy się na tematy, gdzie ktoś wczoraj coś powiedział. I testujemy to, i albo odkrywamy nawet swoje własne we współpracy z biologami raka i z naukowcami klinicznymi tutaj na Stanfordzie. Super. No właśnie, padło takie jedno też pytanie przy webinarze, przy zapisach, bo generalnie na stronie mamy podanych kilka dziedzin takich ogólnych, które jakby, bo tak jak mówisz, no projekt dopiero będzie tak naprawdę omawiany po przyjeździe albo przed przyjazdem, tak? Jakby rozwijany, omawiany i będziecie myśleć nad tym, jak to rozwiązać, jak najlepiej to zrobić. I padło pytanie, czy na przykład czy kandydaci i kandydatki starający się o stypendium mogą też reprezentować inne dziedziny? Oczywiście nie mówię tu o totalnie innych, ale na przykład nauki chemiczne. Czy właśnie na przykład takie nauki też wchodzą w grę? Czy osoby z takich dziedzin też mogą aplikować? Czy znalazłyby dla siebie coś, że tak powiem, Tak, odnalazłyby tak, coś? bardzo. Także ja uwielbiam pracować z chemikami. Sam się czuję jako chemik, który się znalazł w biologii. Także tak, jak najbardziej. Na przykład teraz mam jednego studenta doktoranckiego, który jest chemikiem. I właśnie taka jest moja idea mojego laboratorium, że jakby zbieramy ludzi z wielu różnych dziedzin i próbujemy stworzyć coś wspólnie. Także taka burza mózgów i taka różnorodność tych kompetencji i działów naukowych, z których pochodzimy, jest naprawdę świetnym modelem dla laboratorium. Także tak, tak,
Jak najbardziej. Także zapraszam wszystkich chemików do składania papierów też. Jeżeli jesteście zainteresowani biologią i taką specyficzną pracą, jaką robimy na poziomie takim molekularnym, to jak najbardziej. Super. Myślę, że to będzie bardzo dobra wiadomość. I no właśnie, powiedziałeś trochę o tym, że tobie też zależy na tym, żeby w labie robić, po prostu działać na przykład z pipetami, bo też padło pytanie o tym, czy potencjalny projekt, czyli to, o czym w Study Research Objective będą pisać nasi kandydaci, kandydatki, był bardziej wet labowy czy dry labowy. Ja oczywiście nie wiem, co to do końca znaczy, ale padło takie pytanie, więc zadaję je tobie. Ja zawsze, jak myślę o takich stażach za granicą, to mam wrażenie, że po prostu jakbym ja chciał po prostu gdzieś wyjechać, no to chciałbym wyjechać gdzieś, gdzie naprawdę mogę coś robić z moimi rękami, no nie? Bo tak naprawdę ten taki dry lab, no to możecie tak naprawdę robić wszędzie, no nie? Łączycie się gdzieś przez Neta, przez Zooma i możecie to robić wszędzie. A także próbuję stworzyć coś takiego, gdzie no jest to jakby unikalne w takim sensie, że naprawdę musicie pojechać, są te pieniądze na wasze stypendium. I chodzi o to, żebyście to robili po prostu rękami w labie. I wiadomo, że jeżeli macie jakieś skill, jakieś umiejętności komputerowe, no to jest naprawdę mega plus dla mnie, bo my robimy dużo rzeczy na kompie, robimy dużo, dużo obliczeń, dużo kalkulacji na superkomputerach. Tak, no, taka typowa biologia strukturalna, gdzie musimy mieć takie prężne maszyny i prężne kalkulacje. Także na pewno wam się to przyda do wszystkiego. Jednak tak jakby skupienie tego projektu na pewno będzie na wet lab raczej niż dry lab. Ale to nie znaczy, że na przykład to, co napiszecie w tym swoim podaniu, to nie znaczy, że jakoś będzie to, nie wiem, źle ocenione czy dobrze ocenione. Po prostu nie będzie, po prostu będzie ocenione tak, ja po prostu staram się to, co wy napiszecie, jakiś pomysł, myślcie o tym tak, że to, co wy napiszecie tak naprawdę w tych podaniach, to nie będzie to, co będziecie robić. To jest po prostu tak Musicie jakby dobrze pomysł. swój pomysł opisać, po prostu uzasadnić. Dokładnie. Dokładnie. Macie jakby swój pomysł. Widzicie to, co ja zrobiłem, to, co ludzie zrobili po prostu w tej dziale nauki. I jakby my chcemy zobaczyć, czy możecie syntezować tą wiedzę, wymyślić jakiś nowy projekt na bazie tego. Jak będzie fajny, wiadomo, że może znajdą się fundusze, żeby to zrobić, ale to jest rzadko się może zdarzyć, naprawdę, że to, co wy napiszecie, to będzie dokładnie to, co my chcemy zrobić. Może być po prostu kompletnie inne. I to nie ma problemu z tym. No nie? My po prostu chcemy ocenić wasze myślenie. No nie? Czy możecie coś wymyślić nowego? I jakby to chcemy ocenić raczej niż. Także nie musicie się bać, czy mi się to spodoba, czy mi się nie podoba. Chodzi bardziej o to, że no, chcemy widzieć, czy jesteście kreatywni i tyle. Dokładnie. Też myślę, że warto pamiętać też o tych kryteriach, które mamy podane u nas w regulaminowym Fulbrightie, bo tam macie, jak wejdziecie sobie na stronę i kryteria oceny wniosków, tam właśnie zobaczycie, co jest też oceniane przez recenzentów, więc warto też kierować się przy pisaniu swojego Study Research Objective też tymi kryteriami właśnie, czyli metodologia, czy uzasadniacie swój pobyt i tak dalej. Czyli właśnie tutaj z jednej strony oczywiście pomysł i tak dalej, a z drugiej jeszcze te formalności, żebyście o nich tam gdzieś nie zapomnieli przy pisaniu wniosku, więc tak tylko zahaczam taki ważny punkcik. Padło jeszcze pytanie, jak to jest, właśnie, no może nawet nie padło, to moje pytanie głównie chyba. Często ja dostaję pytania o tym, że jak mamy takie projekty typowo badawcze, właśnie takie typowe research, na przykład w labie, to jak to jest, czy jest możliwość na przykład napisanie artykułu? Albo nie wiem, czy jest szansa na nie wiem, na jakąś publikację na przykład później. Oczywiście nie mówię, że zależy od miliona okoliczności, ale po prostu takie pytanie, które często ja dostaję też od kandydatów i kandydatek. Tak, jasne. Mi się wydaje, że to jest jakby najważniejsza rzecz, jaką wy, jako młodzi naukowcy, musicie mieć i musicie jakby być częścią. To są publikacje. No nie? To jest klucz do wszystkiego w przyszłości. Także jak najbardziej. Projekt, na którym będziecie pracować u mnie w labie, będą opublikowane i będziecie współautorami tych artykułów. No, także to jest jakby na bank. Super, to mega się cieszę, bo dostaję mega dużo zawsze o to pytań, czy jak to potem wygląda. Padło jeszcze takie pytanie,
Czy stypendium jest dostępne dla osób podczas studiów? To takie już formalne, może ja na nie odpowiem. Generalnie stypendium Fulbright Junior Research Award w Stanford University School of Medicine jest skierowane do doktorantów i doktorantek, którzy są zaafiliowani w polskich uczelniach albo piszą doktorat z wolnej stopy w trybie eksternistycznym. To jest taki regulaminowo opis osób, które mogą aplikować. Więc jakby jak najbardziej dla osób podczas studiów. To nie jest postdoc, czyli dla osób, które mają już doktorat i chciałyby wyjechać, tylko dla doktorantów i doktorantek. Więc to tak odpowiadam. Mówiłem, że padło to pytanie i było ważne, więc myślę, że warto przypomnieć. Padło jeszcze takie pytanie, w ogóle jak zwiększyć swoje szanse podczas aplikacji pomimo braku publikacji naukowych? No właśnie, czy tutaj osoby bez publikacji mają szansę się dostać? Powiem może jeszcze jako reprezentantka Fulbrighta i naszego regulaminu. Jeżeli chodzi o kryteria oceny wniosków, to publikacje są jednym z kryteriów oceny wniosków. One nie są jakby głównym kryterium, które jest podawane i które jest oceniane. Jak zobaczycie sobie, tych kryteriów jest kilkanaście i jednym z nich są właśnie na przykład publikacje, więc jeżeli macie ich mało, to warto skupić się na innych punktach, pokazać to, że macie po prostu tam dużo do pokazania. Tak jak mówi Kasper, oczywiście publikacje są mega ważne, ale rozumiemy też, że jesteście na różnych poziomach tych aplikacji, często osoby z pierwszych lat do mnie piszą. O właśnie, i nie ilość, tylko jakość publikacji. Dokładnie, to też jest bardzo ważne. To też jest bardzo ważne. Więc warto, jak nie macie, to warto wtedy spojrzeć sobie na inne kryteria. No ale jak macie publikacje, to właśnie też warto spojrzeć na ich jakość i wpisywać tylko te, które są istotne dla waszego projektu. I pytań też miałam dużo. I też mogę dodać, że naprawdę, że nie przejmujcie się za bardzo tymi publikacjami, dlatego że my wiemy, że jesteście dalej studentami doktoranckimi, no nie jesteście jeszcze postdokami. Tak naprawdę jak staram się oceniać ludzi, którzy jeszcze są jakby uczą się tak jak wy, czyli tak naprawdę to, co wy robicie teraz w swoich labach, tak naprawdę jest mocno uzależnione od waszych promotorów. No nie, może być mały procent was, którzy po prostu sami z siebie wszystko zrobili, ale tak naprawdę jesteście uzależnieni od tego promotora, czyli my naprawdę teoretycznie nie możemy was ocenić do końca tylko przez ten pryzmat tych publikacji, nie? Także oceniamy was bardziej jako was, jako was, no nie? Jak jesteście kreatywni, co robicie, a publikacje jakby są dopiero tam powiedzmy dalej. Dokładnie, więc warto po prostu zobaczyć sobie, skupiać się na tym, co jest waszą silną stroną. Oczywiście jak są niby publikacje, to totalnie je dodawajcie, jak najbardziej, ale warto też pokazać całego siebie, całą swoją osobę. Zresztą jest taki dokument personal statement w aplikacji, w którym opisuje się bardziej swoje doświadczenie od takiego bardziej, bym powiedziała, indywidualnego podejścia do siebie, pokazania siebie jako osoby. Więc myślę, że warto ten dokument też wykorzystać w takim sensie, pokazanie właśnie siebie, tego kim jesteście, żeby inni mogli was po prostu poznać. Okej, czy jakieś pytania na bieżąco padają? Ja już tak powoli pytania, które padły wcześniej, już przedstawiłam, więc tak chciałam się dopytać, czy macie wy jakieś pytania? Mamy kilka osób, które... Okej, Igor, widzę, że się zgłasza. Dzień dobry. Dzień dobry, ja nie mam kamerki niestety akurat aktualnie, ale chciałem zapytać, jakich dokładnie technik się możemy nauczyć, w sensie w czym dokładnie pracujecie? Rozumiem, że to jest cryo-EM, ale czy na przykład też tomografia cryo-EM też jest, czy w jakim to głównie obszarze? Jaka biochemia? To jest też myślę ciekawe. Jasne, jasne. Także ja bym powiedział, że nasz lab jest ogólnie agnostyczny biologii strukturalnej, także robimy wszystko. Tomografia, o której powiedziałeś, jest coś takiego, co jakby wchodzimy dopiero powoli teraz, także jeszcze nie mamy jakby świetnej ekspertyzy w tym, ale no po prostu się uczymy na razie sami, ale także no całą resztę, jaką powiedzmy biologia strukturalna dysponuje, czyli krystalografia, single particle cryo-EM, rezonans magnetyczny i nuklearny i elektronowy, także wszystkie te techniki sobie możesz no dysponujemy nimi i umiemy je robić, także jeżeli twój projekt pójdzie w tym kierunku, no to się tego nauczysz. Oprócz tego biochemia, no to wszystkie powiedzmy enzymologia białek i odkrywanie nowych białek, połączenia białek, interakcje między nimi, cała typowa biofizyka, jak sobie możesz wyobrazić, BLI, ITC,
wszystkie te techniki typu właśnie, które patrzą, jak się białka łączą ze sobą. Także no, praktycznie jeżeli chodzi o techniki, no to my jakby jesteśmy labem, który jest bardziej skupiony na jakby na temacie, no nie, jakby jesteśmy zainteresowani tą biologią i do tego sobie dobieramy, co musimy zrobić, żeby coś odkryć. Także znamy dużo technik, jesteśmy ekspertami w wielu rzeczach i po prostu no, w zależności od tematu sobie coś nowego dobieramy. Ważne jest też, że tak jak właśnie Patrycja nadmieniła, że jest interest, jest zaciekawienie chemików. Także no, my jesteśmy takim labem, który naprawdę też szukamy i chcemy iść w kierunku chemii medycznej. Także pracujemy dużo z molekułami i jak one się łączą z tymi białkami. Także że naprawdę też jest szansa, że nawet się możesz nauczyć trochę syntezy chemicznej. Będziesz na przykład pracował z analogami i tworzył molekuły, które wyglądają podobnie do twoich molekuł. Także też jest taka możliwość. Super, dziękuję bardzo. Super, dzięki. Widzę, że Patryk zgłasza. Tak, ja mam takie pytanie bardziej. Przepraszam, może być lekki chód, bo właśnie wracam od zajęć ze studentami. Dopiero się dostaję na mieszkanie. Takie pytanie moje brzmi. Czy pracujecie może, jeżeli już są molekuły eksperymentalne, czy są to primary cells pobierane na przykład od pacjentów, które macie własne hodowle, czy raczej to są ATCC, potem są łączenia białek wyizolowanych, też przy samym dokowaniu, bo nie ukrywam, że na przykład, którym się zajmuję, jest to glioblastoma. Właśnie się zajmujemy mTORami, więc dlatego w tym kierunku idzie moje zainteresowanie. Ja jeszcze nie pracowałem właśnie z komórkami z pacjentów bezpośrednio, ale jakby jest to jedno z naszych celów, żeby pracować z naukowcami klinicznymi, których mamy w budynku u siebie, których mamy na kampusie. Także to jest jakby jeden z naszych celów. Jesteśmy dosyć młodym labem, także dopiero jakby zaczynamy i rozkręcamy tę maszynę. I jeden właśnie z celów jest praca nad takimi rzeczami, żeby patrzeć na białka, które są właśnie na powierzchni tych primary cells albo w środku. No, także jest to ciekawy temat. Na razie na ten moment jeszcze czegoś takiego nie robiliśmy, jakby nie doszliśmy tak daleko, ale no, nie byłoby to fajne, żeby coś takiego można robić w przeciągu kolejnych na przykład roku albo dwóch. Byłoby to ciekawy temat. Tak, tylko jeszcze się dopytam, okay. Bo ja rozumiem, że to będzie tak wyglądało, że na przykład w laboratorium teoretyczny model, załóżmy od alfa folda białka, jest analog i rozumiem, że systemy dookowania są potem potwierdzane empirycznie, tak? Dobrze zrozumiałem. Powiedz jeszcze raz, Patryk, bo tak ciężko. Tak, bo na przykład jeżeli mamy jakieś białko, które chcemy po prostu zbadać, jak dany analog czy molekuła działa i zobaczyć tam systemy dokowania w odpowiednim momencie empirycznym, to na przykład jak mamy dry lab, to wcześniej są jakieś, nie wiem, projekty do tego, żeby wybrać odpowiednie analogi z tysiąca. A, rozumiem. Czyli na przykład w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy masz białko, które one wiemy, że się łączy z jakimś tam powiedzmy jakąś małą molekułą i teraz się pytasz, czy używamy algorytmów, żeby wyszukać jakichś analogów, które byłyby potencjalne. Tak, czyli to jest, no, czyli to jest taki dosyć ciekawy temat, który i jakby ciekawa część badań naukowych, które jakby to się nazywa chemia informatyka. I jakby próbujemy to wdrażać do siebie w lab, czyli używać tej sztucznej inteligencji, żeby szukać jakichś patternów, no nie, między tymi molekułami, co one robią. Jeszcze nie jesteśmy zaawansowani w tym, powiem ci, ale powoli wkraczamy w te rejony. Też chcemy na przykład, czyli na przykład jakby ktoś był mocno wkręcony w jakiś AI machine learning i takie tematy, jakby coś takiego chciał robić, to naprawdę no, byłoby to dla mnie też ciekawe, że no, ja nie jestem ekspertem w tym, także no, to nie jest coś takiego, co ja bym się mógł nauczyć, ale ja na przykład no,
chciałbym też taką ekspertyzę w labie mieć w przyszłości. Także no, to, co ja na przykład ja cię mogę nauczyć, i to jest to, co ja jestem ekspertem. A takie tematy, które są jakby poboczne, no to wiadomo, że byłaby większy nacisk na ciebie i na to, co ty byś chciał zrobić i jaką ty masz ekspertyzę, ale ewentualnie byśmy, wiesz, szukali współpracy na kampusie z ludźmi, którzy są naprawdę dobrzy w czymś takim. Dziękuję za odpowiedź. Bardzo. Super. Okej, okay, padło kolejne pytanie. Ja spróbuję je przeczytać, ale mogę nie dać rady. Nie no, śmieję się. Tak, cześć. Na twojej stronie widzę, że grupa interesuje się membrane nutrient trafficking. Czy koncentrujecie się aktualnie na jakichś konkretnych transporterach, czy bardziej stawiacie na signaling pathways odpowiedzialnymi za nutrient sensing? Okej. Tak. Skupiamy się nad konkretnymi transporterami. Jest ich naprawdę tak wiele, także trzeba się na czymś skupić. Inaczej po prostu tylko sobie rzucasz się z jednego końca na drugi koniec. Skupiamy się nad transporterami, które przenoszą aminokwasy i inne metabolity, które są w lizozomie. Czyli tak naprawdę tak jakby kompletne skupienie jest nad transporterami lizozomowymi i jak one są używane do recyklingu, do po prostu wynoszenia tych zrecyklingowanych metabolitów z lizozomu do cytozolu. I wiadomo, to wszystko jest jakby wykrywane przez to całe te systemy nutrient sensing. Także to wszystko jakby wchodzi w jedną całość i jest jakby wszystko się jakby łączy w pewnym momencie same ze sobą. Okej, okay, super, dzięki wielkie. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania się pojawiają? Bardzo konkretne pytania padły, więc się bardzo cieszę. Widać, że... Okej, ktoś jeszcze. Igor dalej. Mhm. Tak, Igor? Tak, ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak to technicznie wyglądało? Bo też to rozumiem, że to jest program, na który jedziemy w trakcie doktoratu. I my mamy też swoje... Na przykład ja mam w swoim labie dość duży projekt, taki rozciągnięty na bardzo długo. I zastanawiam się, czy to... Może też taka współpraca angażować bezpośrednio, jakby to być collaboration na jakimś projekcie? Czy to jest po prostu jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle o czymś takim rozmawiać? Czy bardziej właśnie przy aplikacji, ewentualnie przy rozważaniu się skupić na tym, żeby spojrzeć na ten program jako ewentualnie staż, żeby nauczyć się jakiejś techniki? Czy też pod kątem takiego projektu jakby dopuszczana jest jakaś współpraca później? Bo to też jest ważny argument dla szefa aktualnego, żeby też jakoś uzasadnić taki swój wyjazd, prawda? Rozumiem. Słuchaj, ja o tym na samym początku myślałem, że to jest po prostu dla was, dla studentów. Czyli tam nie ma jakby elementu waszego szefa. Nie? Taki okay. Był mój i takie Fulbrightowe było założenie, no nie? Że tak to chcieliśmy zrobić. To jest szansa dla was i jakby wy pracujecie dla siebie, czyli że uczycie się nowych rzeczy, jakby pracujecie nad tematami, które są tak naprawdę kompletnie inne niż to, co robicie w czasie swojego doktoratu. No bo chyba, że tak się złożyło, że pracujecie nad podobnymi rzeczami co ja, ale to jest szanse są pewnie małe, no nie? Także takie było główne założenie. Wiadomo, że jeżeli powiedzmy na przykład, nie wiem, labie, w którym jesteś, jest mocno komplementarny do mojego labu, no to wiadomo, że jakaś w przyszłości współpraca może być takim katalizatorem takiej współpracy i byłoby to fajne. Ale ogólne założenie takie nie jest, nie? Czyli chodzi bardziej o ciebie jako osobę po prostu indywidualną. Tak, dokładnie. Okay, rozumiem. Tak, to jeszcze może tylko dopowiem, że dokładnie, że to jest właśnie dla ciebie, że tutaj na razie na tym etapie doktoratu na etapie doktoratu trochę jakby jeszcze tej kolaboracji nie będzie i to jest przede wszystkim dla was i na wasz projekt badawczy, który wy robicie w labie swoim u siebie w Polsce, no ale być może będzie komplementarny właśnie z tym na Stanfordzie. Więc możecie okay, czyli teoretycznie jest przerwa jakby w doktoracie, przerwa taka na nauczenie się innych technik czy spojrzenie na inne powiedzmy
Można Tak, tak więc traktować, no tak, no tak. można tak traktować. Nam pewnie by najbardziej zależało na tym, żeby jakoś się łączył z waszym doktoratem, tak? Bo to też jest No tak. ważne, jak najbardziej. A więc tutaj mamy bardzo wąskie gardło, jeżeli chodzi o kandydatów i kandydatki na ten projekt. Natomiast no, jest to przede wszystkim dla was. I ta kolaboracja, jak najbardziej my zachęcamy do tego po projektach, żeby nawiązywać tę współpracę, jeżeli są takie możliwości. Natomiast no, na tym etapie tak, to jest przede wszystkim do waszego doktoratu i waszego rozwoju. Okej, to dziękuję bardzo. Natalia? Cześć, cześć. Słuchać mnie dobrze? Tak, bardzo dobrze. Więc ja mam takie pytanie właśnie, ciągnąc pytanie kolegi. Też mi jest ciężko wyobrazić sobie, żeby przekonać mojego obecnego PI-a, żeby wyjechać na jakiś projekt, który nie jest związany z tym, co obecnie robię. A rozumiem, że jednocześnie on się może zmienić, więc takie rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy, oczywiście to jest pytanie, że można ten projekt tak jakoś sprecyzować, żeby jednak to było po części pracą doktorską, ale rozumiem, że potem mogę się wytłumaczyć swojemu szefowi tym, że przecież projekt mógł ulec zmianie i to wszystko zależy od PI-a na Stanfordzie, tak? Więc to jest po części takie rozwiązanie, rozumiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że też zresztą ja tak sobie myślę o tym, że oczywiście jakby nie do końca 100 na 100 się połączy projekt Studies Objective z tym, co będziecie robić na Stanfordzie, powiedzmy finalnie, ale pewnie wiele praktyk jednak jakby wesprze was w dalszym realizowaniu doktoratu, ja tak sobie myślę. Nie wiem, co Kasper, ty o tym sądzisz. Mi się wydaje, że najprościej to jakby no, taki argument dla twojego powiedzmy PI-a czy promotora jest taki, że na przykład no, powiedzmy jesteś w laboratorium powiedzmy biochemicznym albo biologii komórkowej, no nie? I naprawdę powiedzmy masz jakiś temat, który widzisz, że na przykład przydałaby się jakaś informacja z biologii strukturalnej, no nie? I jedyna opcja dla ciebie to jest albo dla twojego PI-a, żeby współpracować z jakimiś biologami strukturalnymi, no nie? Ale na przykład dajesz pomysł, że hej, pojadę na Stanford na 10 miesięcy, nauczę się, jak produkować te białka. Niekoniecznie muszą być te dokładnie twoje, bo tak naprawdę jak się nauczysz jednego, to możesz to po prostu zastosować gdzieś indziej też, no nie? Nauczysz się, jak robić te białka, powiedzmy, jak je studiować przez mikroskop, albo no, szereg różnych tematów, które właśnie tutaj możemy robić razem. I wtedy jak wrócisz, jakby bardziej jakby przeniesiesz z powrotem jakby te skille i umiejętności raczej niż jakby konkretny projekt do siebie, no nie? I jakby no taki, tak to jakby możesz jakby taki argument możesz zastosować, tak mi się wydaje. No dobra, to dziękuję bardzo za odpowiedź, dużo mi to pomogło. Dzięki. Iza? Dobra, cześć. Kacper to już częściowo odpowiedział, ale tak wracając do pani Natalii i innych osób, które mają, może jeszcze nie mają, ale tak brzmi to, jakby miały problem z PI-ami, to jest taki, że jeżeli robicie doktorat w Polsce, to musicie wyjechać na zagraniczny staż w trakcie tego doktoratu. Ja rozumiem, że wyjazd tutaj na ten lab jest akurat 10 miesięcy, ale to nie jest jakiś taki straszny termin. Nie wiem, czy może być krócej? To jest moje pytanie. Nie, 10 miesięcy to jest dokładna długość. Natomiast to nie powinno być problemem dla PI-ów. Jakby to jest jeden argument. Oni się powinni cieszyć z tego, że wysyłają młodą osobę, która u nich pracuje, do super laboratorium. I tak jak Kacper powiedział, ta osoba uczy się nowych umiejętności, które może później zastosować, no jakby częściowo, tak? Ja myślę, że tu jest też problem z dogadaniem kwestii publikacji, ale to jest jakby późniejsza rzecz i myślę, że do dogadania, gdyby to były jakieś takie projekty wspólne, bo to może być jedyna obawa PI-ów w Polsce, co z tym, że na przykład mamy tu super rzecz, a jedziemy do Kacpra i robimy strukturę białka. Tak, i co dalej, tak? Ale to ja myślę, że to jest kwestia dogadania i to nie powinno limitować PI-ów. Tak, tylko po prostu w którymś momencie ten doktorat można moim zdaniem przerwać. Czy w tym roku, czy w następnym, no to już do dogadania. Myślę, że do załatwienia.
To tak z mojej strony. Ja bym do tego dodał jeszcze, że jeżeli macie jakieś obawy, jeżeli chodzi o publikacje i tak dalej, to naprawdę nie macie się co o tym martwić, bo ja mam zawsze wrażenie jest takie, że naprawdę my wszyscy mamy swoje własne tematy, na przykład ja mam swoje własne tematy, no nie? Także tak naprawdę ja na przykład nie mogę gdzieś skoczyć i robić czegoś kompletnie innego, bo na przykład nie mam na to pieniędzy. No nie? Mam dokładne pieniądze tam z rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, żeby robić ten temat, że nie mogę naprawdę skoczyć i zrobić coś kompletnie innego, no nie? No bo po prostu no, fundusze nie istnieją. Że jedyne fundusze, jakie mamy, no to jest naprawdę dla ludzi, no nie? Czyli na przykład dla was, w połączeniu z Fulbrightem, że wy możecie przyjść i robić te projekty, no nie? A także jesteśmy, to jest coś takie no, sztywne pod tym względem, co możemy zrobić technicznie, nad jakim projektem możemy pracować. Dzięki wielkie za udział w dyskusji, bo to myślę, że no właśnie, jeszcze tutaj komentarz dostaliśmy, że według ustawy jest wyjazd za granicę, może być to staż lub konferencja trwająca 3 dni. No nie o taki science nam chodzi chyba, prawda? Chyba nie chcemy wyjazdów stażowych te 3 dni, chyba nie. Więc, ja myślę, że to był tylko, jeszcze się wtrącę, myślę, że chodziło o wytłumaczenie tego, że tego obowiązku ustawowego, bo to jest jasne, z niektórymi jasne. PM jednak problem, nie, żeby przekonać, że po prostu pojadę sobie na 10 miesięcy, jak na przykład ja ci daję finansowanie na 4 lata i ty nagle sobie wymyślasz tak, że wyjeżdżasz sobie na rok, nie, i jak to uzasadnić, nie? Ja rozumiem, że to jest super, że po prostu możemy się nauczyć i później to przynieść z powrotem, tylko nie, czasem po prostu time frame projektu jest mocno ograniczone, żeby coś takiego zrobić, ale tak tylko jako komentarz. Jasne, jasne. Ja tutaj też to bardziej jako tak tego tak, przeczytałam bo komentarz. No bo właśnie o to mi chodziło, że w większości też principal investigator może powiedzieć, to cię wyślę na zagranicę na 3 dni, że tak powiem, obowiązek ustawowy jest spełniony niestety, a ty jesteś na moim projekcie i rób u mnie. Trzymam kciuki, żeby wam się udało. O, Iza, przepraszam, proszę słowo. Nie, nie, jest tak, ale z drugiej strony przy recenzjach, tak, których byłam, różnych doktoratów, szczególnie w instytutach panowskich, bardzo mocno zwracają uwagę, czy ten młody człowiek gdzieś był na tym stażu. I naprawdę nie chodzi, no może nie roczne, tak jak tutaj te 10 miesięcy, ale takie rzeczywiście staże. To myślę, że się liczy. Ja myślę, że to jest do dogadania. Okej, okay, padło jeszcze pytanie, że od znajomych wiem, że Stanford jest drogi, jaka jest wysokość stypendium i czy w 100% pokrywa potencjalny pobyt. To może powiem tak, generalnie jakby naszym założeniem jest to, że Fulbright pokrywa 100% środków, dostajecie też bilet lotniczy, dostajecie też tak zwane one-offy, pokrywane jest też university fee. No i właśnie, jak z tymi kosztami na Stanfordzie? Może Kasper jeszcze opowiesz trochę. Na pewno jest drogo. Powiem tak, że Stanford ogólnie i tutaj jakby Dolina Krzemowa to jest najdroższe miejsce w Stanach Zjednoczonych. Nie ma droższego miejsca. Wiadomo, Manhattan jest taniej. Także no, dobrze, że wiesz o tym i to jest też coś, co powinniście wiedzieć. My pracowaliśmy bezpośrednio z Fundacją Fulbrighta, żeby zrobić stypendium, gdzie nie musicie się martwić o pieniądze. Także Stanford mówi, że potrzebujecie 2,5 tysiąca dolarów na miesiąc, żeby tutaj sobie normalnie godnie żyć. My dajemy wam więcej. Także no, powinno być ok. Jeżeli chodzi o mieszkanie, jest dużo opcji. Możecie prywatnie gdzieś sobie znaleźć mieszkanie. Będziecie oficjalnie wizytującymi studentami na Stanfordzie. Także będziecie normalnie jakby enrolled na Stanfordzie jako wizytujący doktoranci. I dzięki temu macie też dostęp do tańszych mieszkań na Stanfordzie. Trzeba będzie po prostu wpisujecie sobie swoje nazwisko w kolejkę i mogą wam normalnie dać miejsce wam w akademikach, które są na kampusie. Także no jest naprawdę dużo opcji. No i teraz możecie sobie no, to stypendium jakby macie tą lump sum, dostaniecie powiedzmy tą kasę na miesiąc, no i możecie sobie wybrać, jak chcecie to wydać. Wiadomo, że największy koszt to będzie mieszkanie. Okej. Okay. Czy Natalia, czy Patryk się zgłaszacie? Czy to została ręka po poprzednim pytaniu? Tak, została, przepraszam. No. Ja tylko mam takie pytanie troszeczkę z innej beczki, nie nawiązujące.
bo też przy projekcie pomyślałem, że bo to się zajmuje trochę mikrobiologią, czy jest na przykład możliwość zrobienia białych na styku mikrobiologii, czy takie projekty nawet były wybrane pod uwagę, w szczególności z wirusami i bakteriofagami. Także Patryk, jeżeli chodzi, wiesz, my mamy kilka projektów, które jakby, no, jeżeli chodzi o mój lab, to jakby wszystko kręci się wokół raka. Także projekty głównie, wiesz, wszystkie białka, które, no, które kręcą się wokół raka, to jest to, co robimy. Ja też, wiesz, jestem ograniczony pod tym względem. Na przykład, wiesz, jestem w Instytucie Raka, nagle zacznę pracować na mikrobiologią. Wiesz, ludzie będą na mnie patrzeć jak jakiegoś czubka, no nie? Także wiesz, ja też muszę być skupiony, nie, w swoich badaniach, co robimy, no nie? Także no, także no, myśl bardziej w takich kategoriach, no nie? Tak, ale tak jak ci mówiłem wcześniej, wiesz, no projekt jakby możesz złożyć jaki chcesz, nie? Patrzymy bardziej na kreatywność twoich projektów raczej niż, wiesz, czy pasują, czy nie pasują. A tak naprawdę, wiesz, co będziecie robić, no to jest bardziej skupione na, wiesz, na białkach, na nowych terapeutykach dla raka i właśnie to nutrient sensing, co Jan napisał w komentarzach, no nie? I właśnie będziemy się kręcić dookoła tego, tych tematów. Ja właśnie może też... Dzięki, powiedziała. No właśnie, może jeszcze ważny komentarz, że jeżeli jakby tutaj... bo na stronie też znajdziecie w ogóle tematykę, czym się zajmuję i też publikacje, chcecie trochę więcej poczytać. Jeżeli te tematy was nie, jakby nie są w waszym kręgu zainteresowań, to też może na zwykłego juniora spróbować zaaplikować do labu, który już totalnie jakby jest w waszym temacie, tak? Więc zawsze możecie pomyśleć jeszcze z tej strony. No tutaj super okazja, bo jakby to jest nowy projekt, a też bardzo, bardzo ciekawy lab i bardzo prestiżowa uczelnia. X jeszcze innych ważnych rzeczy. No ale możecie też spróbować w innych labach, jeżeli na przykład właśnie jesteście totalnie, może nie totalnie, ale no poza tym, poza tymi zainteresowaniami, które są tutaj w labie u Kacpra realizowane. Więc to może być też jakieś wyjście. Okej, okay. Czy jeszcze jakieś pytania? Zbliżamy się do godziny. Okej. Czy planujemy rozwinąć program dla Polaków studiujących za granicą? Nie. Znaczy nie wiem, może Kasper jakiś inny projekt stworzy, ale myślę, że na razie nie. Fulbright nie. Fulbright twardo w regulaminie musi być afiliacja w uczelni w Polsce bądź instytucji naukowej. Także tutaj... Jan, jeżeli studiujesz za granicą i naprawdę chcesz się przemieszczać między innymi uczelniami, to normalnie ja bym ci polecał po prostu bezpośrednio pisać do labów, których jesteś zainteresowany i możecie po prostu no, złożyć sami jakby w tej współpracy podania jakiegoś granta i po prostu tak, to by no, bardziej powiedzmy bezpośrednio raczej niż przez taki program jak Fulbright, który jest bardziej narodowy, no nie? I ma takie kontakty bardziej z krajami, raczej niż, wiesz, indywidualnościami. Więc tutaj tak, tutaj to u nas na pewno no, od lat się to nie zmieniło i się raczej nie zmieni. O, że tak. Okej, czy jeszcze jakieś pytania ostatnie? Myśli, komentarze? Ciekawa dyskusja też wyniknęła, więc może jeszcze ktoś chciałby się czymś podzielić. Okej. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, no dobrze. To myślę, że co, że pierwszy webinar za nami, uhu, więc bardzo się z tego cieszę. W ogóle dzięki Kasperu, Kaspra jest 8, prawie 9 rano, mamy strasznie dużo różnicę czasu, ale dobrze, że była zmiana czasu, przynajmniej o godzinę jest teraz mniej, więc... Jest troszkę lepiej, więc bardzo dziękuję wszystkim też za pytania, za waszą obecność i bardzo ci dziękuję, Kasper, za to, że znalazłeś dla nas czas. No i czekamy na naszych stypendystów i stypendystki z programu Fulbright Junior Research Award at Stanford University School of Medicine. Także trzymam za was wszystkich kciuki, jesteśmy w kontakcie. Gdybyście mieli pytania, to dawajcie znać. No i co? No i życzę miłego wieczoru wam, popołudnia, a Kasperowi dnia. I do zobaczenia, mam nadzieję, gdzieś tam na mailach albo na telefonach gdzieś jeszcze pytając. Także dzięki wielkie i co? I mówimy pa, pa. Ja również bardzo dziękuję.
Dzięki, Natalia. I wszystkim. Cześć. Dziękuję też za odpowiedzi i za rozmowę i dyskusję. Do widzenia. Dzięki. Do widzenia. Dzięki.